Witam Was ponownie. Ciąg dalszy lecę dla Was. Dzisiaj już piąte nagranko. S szucha. Lampy przyblaknięte. Nie wiem jaka cena. Stoi tutaj już, powiem Wam, długo. BMK przyjechała, MK właśnie. Nadkola trochę podszpachlowane. Jak widać, generalnie pognita nie jest. Ciekawe jaka za nią cena. Dzisiaj jesteśmy na placu Pigalle. Niemiecki plac Pigalle we Fircie koło Norymbergi. Dlaczego Pigalle? Bo mają tutaj sporo Francuzów. Zderzaki lekko obdrapane, oponki w ładnym stanie, Audica w awancie. Dlatego nazywamy go Pigalakiem. 6000, rok 7, 140 koni, 2 litry, automat 125, przejechane, diesel 10, 20, skończył się przegląd. Xenon, klima, 2 komplety alu. Nygut, znowu nagrywasz. Drogo, wszystko drogo, w Polsce taniej, ceny kosmos. Słuchajcie, ja nie wiem skąd te ceny kosmos w Polsce, bo ja Wam pokazuję ceny bezpośrednio od sprzedawców. 6900, rok 12, 140 koni, manual, diesel, 182 przejechane, Passat 2 litry, Variant Blue, TDI, klima, Navi. Więc nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wyglądały te samochody, które są w Polsce w tej chwili tańsze po sprowadzeniu, po opłatach, po wszystkich naprawach, odpicowaniu, więc musiały być tutaj naprawdę już w agonalnym stanie, poskładane z trzech, podreperowane, poszywane. To praktycznie tak jakbyście sobie Frankensteina jakiegoś kupili. No z tymi tanimi okazjami to jest tak jak z ładnymi panienkami często, słuchajcie. Jak szukają kandydata, dbają o siebie, paznokcie zrobione na siłownię, opalona, włosy ufarbowane. A po kilku miesiącach, teraz Mini S 8900, rok 14, 163 konie, 2 litry, 118 przejechane, diesel, manual, o przeglądzie nic, klima, panorama, 508, słuchajcie, ci co oglądają wiedzą, że ten 508 tutaj już długo stoi, jest podrapany trochę, poobijany, myślę, że można go wyrwać sobie tutaj sporo taniej od niego. Jak widać obcierki, próg przygnieciony, tutaj lekkie obdrapania, praktycznie sporo ma tych mankamentów. Przebieg niewielki w dieslu, myślę, że po dobrych negocjacjach można go wyrwać sporo taniej, dyszka prawie. Rok 16, 110 koni, 1.5 w dieslu, 74 przejechane, automat, 4, 22, przegląd, Megane, wersja Bose, już tu kiedyś byliśmy, ta Meganka też stoi tutaj długo i ta Meganka stoi tu długo i tamta Meganka stoi tu długo, więc może jeżeli ktoś, jakiś blacharz, lakiernik mnie ogląda, być może podjedzie i coś tutaj sobie ponegocjuje. 11, rok 19, 116 koni, 1.5 diesel, 133 przejechane, manual, 2, 22, przegląd, Grand Tour Limited, Renuwa. No, dlaczego to z tymi okazjami to jest jak z panienkami? Słuchajcie, czasami poznajecie laskę, jest super, wszystko jest super, wizualnie jest super, z charakteru jest super, ale po kilku miesiącach czar pryska, jak już ma faceta, przestaje dbać o siebie,
przytyła, paznokcie niepomalowane. Zapomniała się ufarbować. Pod odrostami wychodzi ruda, tak jak na samochodach podpicowanych. 10900, rok 16, 110 koni, 1.5, automat, 75 przejechane, diesel 3, 21 przegląd, wersja Bose, automat, dach panoramiczny. Kolejne Megane. Halo? I tak właśnie wydaje mi się, że jest z tymi okazjami, słuchajcie. Bo skoro auta, widzicie jakie mają tutaj ceny i w jakim są stanie. 5900, rok 12, 106 koni, diesel 1.5, 71 przejechane, manual, podgrzewane fotele, klima, Navi. Megana, starszy model już troszeczkę, ale mają bardzo dobre opinie te Meganki. Peugeot 1600 euro, 110 koni, HDI. Megana w cabrio 2900, rok 5, 82 tysiące przejechane, pierwsza ręka. Przegląd jeszcze ważny, obok stoi granatowa. Ta jest w automacie, napisał, że w manualu. Tutaj jest Kuga, ale bez ceny. Duster 7900, tutaj jest troszeczkę, wam powiem, ciasno. Chyba muszę obejść w koło. Chyba tak mocno tutaj łydek nie wciągnę, żeby wam się tam zmieścić. Dwie Megany w kabriolecie, słuchajcie. Nie wiem, jaki ta ma silnik. Dusterki, zobaczmy sobie tak. 10 tysięcy za rok 16, 125 koni, 1.2 TCE, napęd na 4. Żebyście mieli podglądowo, jak to, słuchajcie, wygląda. Tutaj stoi Scenic albo Grand Scenic. Tu się chyba przecisnę, jak dobrze łydki wciągnę. Udało się. Brzucha nie musiałem wciągać, mam trochę wyżej niż maska. 8900, rok 15, 132 konie, 1.2 TCE, 111 przejechane, manual, benzyna, nowy przegląd, wersja Bose, klima, półskóra. Taki ma opis Grand Scenic, jednak przedłużony z przodu, są bardzo do siebie podobne. Tutaj jak widzicie ciasno, mam trochę bus, nie jest opisany, także nie wiem ile kosztuje. Zobaczymy sobie za chwilę tutaj te maluszki do miasta, może Audica bez kartki poobijana. 6900 za Fiata Pandę z roku 18, 70 koni, 1.2, 14 tysięcy przebiegu z klimą, 3, 21 przegląd. Praktycznie nowe auto, nie widać na nim obić uszczerbków. I tak to właśnie jest z tymi okazjami, słuchajcie. Ja tutaj szukam już samochodu zastępstwa. O, no i nie mogło być tak pięknie. Oczywiście koło też jest przekrzywione, więc gdzieś zawieszenie, tylna belka chyba też dostała strzała. Szukam dla siebie auta już dłuższy czas i wychodzi na to, że jak mam dołożyć kupę kasy i kupić coś, czego nie jestem pewien, za swojego Colta, może przy dobrych wiatrach dostanę jakieś 800 euro, to nie wiem, czy tyle mi wystarczy na dobre opony, jeżeli kupiłbym jakiegoś wypasa. 2900, rok 9, 75 koni, 1.2, 141 przejechane w dieslu, multijet z panoramą z roku 9 i jeszcze, jak widzieliście, uszkodzony. Tutaj jest ładny fiacik, ale nie ma na nim ceny. Wygląda przynajmniej wizualnie zdrowo. Co w nim siedzi, tego nie wiadomo. Trzeba by go do jakiegoś dobrego patologa wysłać. Tu ma obcierkę na tylnym zderzaku. Up. Trzeba się sprężać. Up, up. Słuchajcie, piąte nagranko dzisiaj. Tutaj ruda przy
wlewie paliwa. Chcę jeszcze podjechać w jedno miejsce, zobaczyć co tam mają na sprzedaż. Up 5900, rok 14, 75 koni, litr pojemności, 57 przejechane, manual, benzyna 8. Sorki 21, przegląd, wersja Cup. Volkswagen Up w wersji Cup. Tutaj do spolerowania. Lecimy dalej w kabriolecie Mini S, prawdopodobnie skóra Xenon Klima 7, rok 7, 170 koni, 1.6, 144 przejechane, manual, benzyna 7, 21, przegląd, miniacz S, silnik THP, jeszcze sprzed liftu problematyczne były niby te silniki, chociaż tutaj nigdzie nie widuję na placach, żeby miał silnik motor Schaden uszkodzony. Peugeotik 108, dobre autko do miasta. Zobaczymy w jakim silniku, czy VTIS 82 konie, czy 69 koni litróweczka. Wtedy silnik ma od Yarisa. 82 konie, 6900, rok 15, 1.2 pojemność, 65 przejechane, manual, benzyna 6, 20 przegląd, pierwsza ręka. Taki ma opis mieszczuch mały. Na to nie można chyba, nikt się nie obrazi, jak się go nazwie autkiem. Jest taki malutki, jest takie autko, słuchajcie, nie samochód. 3250, 68 koni, litr pojemności, 67 przejechane, rok 9, benzyna, drugi, 21 przegląd, z klimą, 60 tysięcy, z haczykiem przebiegu. Ten samochód jeszcze pojeździ. Też jest Peugeotik 107, litrówka, silnik, skrzynia Toyota, Yaris, Aygo, w ocynku nie gnije. To też jest jakaś zaleta, słuchajcie. Tutaj mamy cytrynkę C1 za 3900, 68 koni benzyna, rok 11, 70 przejechane, manual, 5, 20 skończył się przegląd, pierwsza ręka z klimą. To są bliźniaki, do tego jeszcze jakby tu Aygo stało, to byśmy mieli, słuchajcie, komplet. No, podzespoły te same, opakowanie inne, a w sumie wszystkie trzy niezawodne. Megana w kupejce już tutaj kiedyś była, dosyć długo tu stoi, odpryski na lakierze. 5900, 125 przejechane, rok 10, 130 koni, 1.4 TCE, benzynka 12, 20, kończy się przegląd, czyli za chwilkę skóra Navi Xenon w kupę TCE, 1.4, spokojnie, 130 koni, można go dubnąć programem, chipem na 160 gdzieś około. Pirazy drzwi, TDI Blue Motion Golf, oponki jak widać dosyć jeszcze w przyzwoitym stanie golfik posiada. Nikogo nie namawiam, nikogo nie zachęcam, po prostu jest pogoda, mam takie hobby, więc wypadłem sobie wam trochę pokazać samochodów. 6900, rok 13, 105 koni, 1.6, 150 prawie przejechane, skrzynia manualna, diesel 5, 20 skończył się przegląd, pierwsza ręka z klimą. 6900, wygląda na zadbanego, słuchajcie, ten Golf, przebieg 150 tysięcy, 1.6 diesel, dobry silnik jeszcze, tutaj oponki też ma jeszcze ładne, myślę, że jakby dobrze sprzedawcę przycisnął, wyhaczyłby go za jakieś 6000, chyba że coś technicznie w nim jest nie tak. Kliuweczka jest bez ceny, taką kliówkę
w GTE 128 koni ma chyba, z tego co dobrze pamiętam. Przebieg 40 tysięcy kilometrów, rok 16, będzie miał mój kolega z pracy na sprzedaż, typowy Niemiec, książka serwisowa, wszystko do oddania, mówi, że jest zadychę. Jakby kogoś zainteresowała taka Clio, to dajcie znać, z roku 16, powtarzam, 40 tysięcy, 3900, rok 10, 77 koni, 111 przejechane benzyna, 1.2 Edition plus z klimą, bardzo dobry samochód i niezawodny samochód, Hyundai i20, prosty konstrukcyjnie, dobre autko, niedoceniane autko. Tutaj coś zderzak nie leży, trzeba by mu się dokładnie przyjrzeć, ale nie mamy na to. Aha, jeszcze obcierka. No myślę, że troszeczkę dużo chce, jeżeli ma takie mankamenty. Co tutaj jeszcze? C3, 208, dwie obok siebie. C3, jak widać, lekko podrapana. Tutaj mam naprawdę ciasno, ale o, chyba ciężko. 2900, biegnę na drugą stronę, słuchajcie, bo się tam nie zmieszczę. Jeszcze lusterka pourywam i będą jaja. Tutaj też tak zaparkował, że się nie zmieszczę. Tutaj już się zmieszczę. Przy okazji polecimy te dwie 208. Też dobre samochody. Ciotka moja tutaj ma takiego w HDI-ku 1.4 bez dwumasy. Silnik, dobry silnik. 2900, rok 5, 88 koni, 1.4, 123 przejechane, automat, benzyna pierwszy, 21. Przegląd z klimą z roku 5. Troszeczkę mi się wydaje za dużo, jak za C3. Wiadomo, czasami podają takie ceny, bo oni wiedzą, że ktoś przyjedzie, się targuje, a nuż się uda. 5900, rok 14, 68 koni, 1.4, dieselek, 102 przejechane, skrzynia manualna, 6, 20, skończył się przegląd z klimą. Fajny samochód, w ocynku, niegnijący i dosyć tanie części eksploatacyjne są do Peugeotka. I malutko pali, 68 koni, może szału nie robi. Można go sobie jeszcze tam zaczipować na 90 czy pod stówkę. Wychodziły też 1.4 w mocniejszych wersjach, także 68 koni jest jedna z najsłabszych. 5900, rok 13, 68 koni, litr pojemności, 87 tysięcy przejechane, manual, benzyna, 11, 20, przegląd, aktyw z klimą. Czyli przegląd za chwilkę się kończy. Obie ceny jednakowe. Czy diesel, czy benzyna. Kto co woli. Corsa, już kiedyś tutaj też ją chyba mieliśmy na nagraniu. W sumie dwie Corsy. 4300 za rok 12. Przebieg 112 w benzynie, 86 koni z instalacją gazową. Corsa. A tu kolejna Corsa, z tego co pamiętam, ona w dieslu była, też się nie chce sprzedać. 1.3 CDTi z klimą na półskórach, 3900, rok 12, 95 koni, 1.3, 174 przejechane w dieslu, 10, 21, kończy się przegląd. Dieselek i gaz. Instalacja gazowa tutaj w Niemczech do takiej Corsy kosztuje, słuchajcie, 1700 euro. Takie ceny tutaj są. Tanie wygląda, źle. Tutaj ma lekką przyciereczkę. Golf nie jest na sprzedaż. Z tej strony wygląda w miarę ok. Korsinka na drzwiach kierowcy ma leciutkiego wgniota przy szybie, ale nie wcisnę się tam. Jak widzicie, tutaj nawet wciągnięcie łydek nie pomoże. 3900, rok 12, 86 koni, 1.4, 185 przejechane, manual, benzyna, 8, 21, przegląd, pierwsza ręka, klima. Ibiza w kombi. Passat. Passat 2 litry benzyna, czyli 116 koni. Passatino, Passerati. Powiem wam, że nie widzę na nim większych
uszczerbków. I w środku, jak widzicie, dosyć czysty i zadbany mieszek od zmiany biegów, troszeczkę popruty, porwany, lampy do polery. 1900, rok 4, 2004, 116 koni, 166 przejechane, benzyna 2 litry z klimą, nawigacją. Passat nieporzewiały, słuchajcie, z roku 2004, czyli już poliftowy Passat. Dobra, lecimy dalej. Insignia 3900, przebieg 324, 160 koni, rok 2011, diesel 2 litry klima, nawi. Z tego co pamiętam, już tu kiedyś była ta Insignia, spory przebieg jak na Insignię. Ta Laguna wystrzelona z poduchami też tutaj była, 4900 za rok 14, 173 konie, 115 przejechane, ale jest dosyć mocno trachnięta. BMA tu widać w kupejce. Ktoś bok ładnie przeleciał. Skrzynia automatyczna na skórach. Ceny za BMA nie podał. Jak widać, dosyć mocno ją przeleciało. Plastikowe błotniki, słuchajcie, w BMC. No takie cuda. Fiacik w manualu. Czerwony 2900, rok 10, 77 koni, 85 przejechane, manual, benzyna, nowy przegląd. Z roku 10, wersja Evo z klimą. Czerwony, jakby ktoś nie wiedział, moja kamerka troszeczkę potrafi przekłamać. SLK kompresor bez ceny, trochę podgnity. Tutaj jest BMA w cabrio, też podrdzewiała, ale ceny na nią nie ma. Peugeot bez ceny, a jak wiadomo, lecimy tylko też z cenami, bo co nam po tym, że będziemy oglądać jakieś sprzęty, jak nie wiadomo co i za ile. B-klasa lekko podrapana. Ktoś nie uważał przy otwieraniu drzwi, poobijał środek zadbany. Cena 4250, rok 9, 109 koni w dieslu, 2 litry, 182 przejechane, manual. Pierwszy, 22 przegląd, klima, nawigacja. 207 bez kartki, 208 uszkodzona, ale też bez kartki. Słuchajcie, tu się zakręciłem, mam troszeczkę ciasno, muszę się tutaj zmieścić. Suzuki Liana, dobry samochód, niezawodny, rzadki okaz. 1250 euro, przegląd się skończył we wrześniu, rok 5, 90 koni, 1.4 diesel, skrzynia manualna, 173 przejechane, klima, podgrzewane fotele, hak holowniczy. 1.4, 90 koni, z tego co mi wiadomo, jest to silnik D4D od Toyoty w tym siedzi, czyli dobra jednostka w sumie, dieslowska, polecana. Taki sprzęcior. Co tu mamy? Scenika i Logana, lekki wgniotek. Skrzynia manualna, 2900, rok 10, 106 koni, 1.5 w dieslu, 177 przejechane, manual, 7, 21 przegląd. Pierwsza ręka z klimą, TDCi 110. Tak wygląda, bordo kolor. I jak widać, albo i nie widać, jest po gradobiciu. Teraz zauważyłem, słuchajcie, cały, zobaczcie, dach ma. I tutaj też lekki wgniotek, i z tyłu lekki wgniotek. No, Megana jest po gradobiciu. Wychwyciłem. Słuchajcie, kupiłem sobie taki mały, mini miernik lakieru. Przemierzyłem dwa elementy w samochodzie i zwariował. Nówka sztuka. 6900, rok 20,
73 tysiące przejechane, litr pojemności 2400. Przepraszam, rok 20, 73 konie, litr pojemności 2400 przejechane, skrzynia manualna, benzyna 4, 23, silnik MCV SCE 75. No i kupiłem sobie taki sprzęt, mówię, pomierzę sobie auta. Uhu, tu się jej oberwało. A ten miernik pokazuje mi, zobaczcie, zero. Zrobiłem reset, zrobiłem różne kombinacje, dostałem do niego płytkę, żeby go zresetować, skalibrować. Nic to nie dało. Będę musiał go odesłać. Już dzisiaj napisałem do sprzedawcy, że jest z nim problem. Zobaczymy, czy się odezwie. Będzie reklamacja. Tak jak wam mówię, dwa elementy przemierzyłem i zaczął pokazywać głupoty. 4900 z pierwszej ręki, rok 13, w benzynie 116 koni, 150 przejechane, Docker. Mówię, kupię taki miernik, polska firma miernika, z wysyłką 40 euro kosztował. Mówię, przemierzymy może coś czasami, żeby było ciekawiej, coś sprawdzimy. 6900, rok 18, 102 konie, 1,6. 38 przejechane z gazem, 6.21 przegląd, pierwsza ręka, jak widzieliście, uderzona była z tyłu. Wcześniej nigdy miernika nie używałem, za mało lata, bardzo często auta się zmieniało, kartka, mały magnes, jak się magnesik trzymał przez kartkę na samochodzie, żeby kartka po to, żeby auta nie podrapać. Jak się trzymał, nie wiadomo ile było warstw lakieru, ważne, że się magnesik trzyma, słuchajcie. 8900, rok 17, 90 koni, diesel, 155 przejechane, manual, 1,5, pierwsza ręka, limited, Energy, Tango. Tutaj mam troszeczkę, jak widzicie, utrudniony dostęp. Uciekamy stąd, zobaczymy co jest jeszcze po brzegach i spadamy na następny autohandel. Tutaj ten Kaleos, nie Kaleos, Kadżar, przepraszam, stoi już długo. 13900, rok 15, 131 koni, diesel, 1,6, 65 przejechane, skrzynia manualna, napęd na 4, dach panorama. Długo już stoi ten Kaleos. Coś nie mam farta, słuchajcie, kamerkę, żeby wam nagrywać, 3 razy musiałem zamawiać. Mówię, a kupię ten miernik tak dla zabawy, czasami może się przydać. Mówię, nie jest drogi, opinie miał bardzo dobre, polskiej produkcji mierniczek. No i co, wczoraj odebrałem paczkę, wypakowałem, przemierzyłem dwa elementy w samochodzie, no i po ptokach. Także, a może i lepiej. Słuchajcie, jak 7 lat szukam samochodu i nie mogę bez miernika kupić, to teraz z miernikiem to chyba do końca życia bym musiał swoim Coltem jeździć. Półskóra. Nie wiem, czy zajezdnie jakąś tutaj mają. 12, rok 13, 173 konie, diesel. 123 przejechane w automacie. 7.20 skończył się przegląd. Space Tiguan. No, jak nie mogę, słuchajcie, auta kupić bez miernika, to jakbym teraz miał miernik, to jakbym wszedł na niektóre autohandle. Ci, co mnie już znają, handlarze, i oglądałem nieraz u nich samochody, na żaden się nie zdecydowałem, to teraz to już by chyba zawału dostali, by powiedzieli, temu to już odwaliło, 7 lat mnie molestuje, jeszcze z miernikiem i tu na plac wpada. No. 9900, rok 12, 122 konie, 1,4, stówka przejechana, skrzynia manualna, benzyna 3, 22 przegląd, Tiguan, klima, alu 18, Peugeotik, obejdźmy, tu ma lekkiego wgniotka, sprężamy się, za chwilę tu kończymy i lecimy gdzie indziej, 208, mam tu ciasno trochę. Nie lubię tak nagrywać, tutaj już jest więcej miejsca, druga 208 i Peugeot 308. Zobaczmy ceny i uciekamy. Jakbym zaczął tutaj te wszystkie auta mierzyć, słuchajcie, jakbym wpadł w trans, to
to bym być może wrócił dopiero nad ranem do domu, spakowałbym bułki i pojechał prosto do pracy. 7900, rok 15, 92 konie, diesel 1.6, stówka przejechana, skrzynia manualna, klima Navi. 208. Dzisiaj też miałem nagrać jedno nagranie, ale lecę dla Was piąte, także jakbym wpadł na pomysł, że jadę przemierzyć jakiś samochód, to jakbym tyle tutaj miał na handlu, bym zaczął wszystkie mierzyć, to ja nie wiem, tydzień bym tutaj chyba latał z miernikiem. 8900, rok 15, 110 koni, 1.2, 70 przejechane, benzyna, 6.20, przegląd, PureTech, klima, panoramiczny, dach, pęknięta, jak widzicie, szyba. W Peugeotie 308, 9900, rok 17, 120 koni w dieslu, 1.6, stówka prawie przejechana, skrzynia manualna, 5.20, przegląd, pierwsza ręka z klimą. Peugeotik, nie wiem czy coś zobaczycie, Sirocco TSI, cena 10900, już widzę. ...1.4, rok 11, 160 koni, 53 przejechane, manual, benzyna, nowy, przegląd, klima, Navi. O, krawężnik tutaj bym się wywalił, cofnąłem się, żeby Wam lepiej ujęcie zrobić i bym poleciał, słuchajcie, na zęby. Dobra, kapturek, tego już Aurisa kiedyś mieliśmy, jest lekko pobijany w dieslu, stoi tutaj u niego długo. Kapturek, cena 8900, rok 18, 90 koni, 900, 17 przejechane w manualu, w benzynie, 8.21, przegląd z klimą, czyli trzycylindrowy, turbo doładowany, tu są krawężniki, jak widzicie. Za tą Toyotę w dieslu 5900 z roku 12, 140 ma przejechane, przegląd za chwilę się kończy z pierwszej ręki. BMA za 5000, rok 11, 116 koni w dieslu, 186 przejechane, skrzynia manualna. Alusy 16, rok 11. Dosyć młody rocznikowo i powiem Wam, że nie wygląda ta BMA, skrzynia szóstka, opony jakieś z tyłu ma, nie wygląda tragicznie, 186 tysięcy przejechane, no jest możliwe, że trzeba będzie za chwilę zajrzeć do rozrządu, a jak wiadomo w tych silnikach rozrząd w tym roczniku już jest z tyłu, tu ma w kabriolecie nawet nie najgorszą E46, ale bez ceny jest ten samochód. No i ostatnia Meganka w sedanie, rzadko spotyka się Megany w sedanie, tu jakaś, jak widać na zderzaku, obcierka lekka, skrzynia manualna, na lusterku lekka obciereczka. 2900, rok 4, 135 koni, 2 litry, 83 przejechane, manual, benzyna, 5.21, przegląd, klima, ksenon, 2 litry, 16V, z przebiegiem 83, tu też przyhaczył lusterkiem, 83 tysiące kilometrów, tu coś zderzak odstaje. Jakby miernik działał, zaraz byśmy ją przemierzyli, chociaż rynówka w połowie jest plastikowa. Pozdrawiam, lajkuj, komentuj. Do następnego nagranka, pozdro Nygus, trzymajcie się, hej.